Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora i Cię zapraszam na odcinek Usuwam wszystkie liście pomidorów. Jeśli jesteś ciekaw, dlaczego i kiedy to robię, zapraszam na odcinek. Tytuł filmu i moja zapowiedź może być kontrowersyjna, bo słyszeliście, że liście są potrzebne do wzrostu pomidorów i całkowite usunięcie liści nie zgadza się z Waszym myśleniem, również moim, ale nie o tej porze roku. Otóż mamy dzisiaj. 20 października 2021 roku i pogoda na dworze już zaczęła się psuć, zaczęło być zimno. W gruncie wszystkie pomidory już niestety padły z powodu zimna, nie z powodu chorób. Tak wyglądają przemrożone pomidory w gruncie. To co zdążyłem oberwać, te dojrzałe i mniej dojrzałe pomidory, to zebrałem, no ale nie wszystkie udało się zebrać, bo te były jeszcze niedojrzałe. A teraz już się nie nadają do zbierania i do konsumpcji, bo już są przemrożone i zaczną się psuć. W związku z tym one są wszystkie do usunięcia. Ale wracając do tunelu z poliwęglanu, zobaczcie, tych pomidorów jeszcze trochę jest, bo zerwałem przed tymi zimniejszymi dniami. Ale te pomidory w tej części już mają, nie mają tych liści i są całe takie gołe, bezliściowe. Ale w tamtej części jeszcze jest tych liści dużo. Dlatego, że jestem w trakcie obcinania, obrywania tych liści. A to dlatego się zdecydowałem, że na tych liściach gromadzi się rosa, gromadzi się wilgoć i nie chcę, aby to było powodem, na przykład z tej końcówce sezonu pomidorowego, do powstawania jeszcze jakichś chorób niefajnych, na przykład zmiany jakichś na liściach. Po co mi to wszystko jest potrzebne? A czy pomidorom pomidorom też już te liście nie są potrzebne? Otóż dlatego, że te pomidory, które są takie malutkie, to już z nich nic nie będzie. Też można je spokojnie usunąć, bo tak jak powiedziałem, 20 październik, to te owoce jeszcze mają jakąś znikomą szansę na dojrzanie, ale te liście nie są potrzebne, bo one już nie będą powiększały swojej wielkości, tylko będą się wybarwiały i dojrzewały. Jeśli im się w ogóle uda jeszcze przed tym jakimś zimnym okresem. Ale może będzie jeszcze złota polska jesień i te pomidory jeszcze tutaj pięknie dojrzeją. Ale bez liści również, a tym bardziej będzie im lepiej, że będzie lepszy dostęp światła, bo te liście mimo wszystko mogą zasłaniać niektóre pomidory, więc dostęp światła będzie lepszy bez tych liści i one nam się już tylko będą dojrzewały. A oprócz tego brak liści, lepszy przewiew, bo w tunelu to też bardzo ważne i myślę, że ta decyzja o usunięciu wszystkich liści jest właśnie prawidłowa i wskazana, bo zobaczcie krople rosy, krople wody tutaj przy tym okienku. Okienko się zamknęło ze względu tego, że jest zimno. No. Ale mam teraz przewiew zrobiony, na noc zamykam, ale w dzień, jeśli jest temperatura tam około 10 stopni, 80, to ja zostawiam otwarte, żeby ten przewiew jednak był. Ja przystępuję dalej do usuwania tych liści jak już będzie usunięte, to wam również nagram fragment. Te liście już są też takie i suche i. Zobaczcie w całości, one są twarde łodygi, więc to ich nie wyrwiecie. Musicie je po prostu obcinać, tak tylko, żeby się nie pomylić i żeby nie obciąć łodygi z pomidorem, tej gałązki. Ale wszystkie te liście spokojnie można usunąć. Jeszcze i te pędy boczne zaczęły rosnąć. No, tak jak powiedziałem w którymś filmiku, ciągły wzrost pomidora. No bo one tak rosną, zobaczcie nawet kwiatki jeszcze tak dalej chce rosnąć, ale ale o tej porze roku już nie dla mnie już nie powtórzę może jeszcze raz żeby nie było nieporozumień o usuwaniu liści jest 20 październik i Dopiero teraz usuwam te wszystkie liście. Jeśli jesteście ciekawi, kiedy obrywam, kiedy pomidory rosną, kiedy mamy te owoce na dole, to zapraszam do innych filmików, bo wyznaję zasadę, że liście pomidorów są potrzebne, ale w tym okresie już nie. Dlatego dzisiaj taki trochę kontrowersyjny temat w jesieni, że usuwam wszystkie liście pomidorów. Ten filmik może wam przyciągnął, was przyciągnął, uwagą tytułu, ale dzięki temu się zastanowicie i będziecie mogli zajrzeć do innych filmów i zastanowić się, czy liście obrywać. Liście są potrzebne, pomidorom do wzrostów i nie obrywajcie, jeśli ich nie musicie, a jeśli nie wiecie, jak to zajrzyjcie do całej playlisty o moich pomidorach. Jest ich tam chyba z 60 filmów, ale z pewnością nie trwa długo, żeby znaleźć odpowiedni filmik do tego, co Was interesuje. Również o charakterystyce ponad 30 czy 40 odmian pomidorów z pewnością tam się znajdzie. Już oberwałem wszystkie liście pomidorów, które rosną w szklarni z poliwęglanu. Szklarnia z poliwęglanu się super spisała. Dziękuję firmie szklarnie bo postawili mi taki tunel bardzo dobrze wykonany. Wprawdzie mógłby być wyższy. Już to powtórzyłem, że jakieś te 30-40 cm dla mnie no ale te 2, 10, 2, też jest wystarczająco dla różnych upraw. Ale tutaj, wracając do tych moich krzaków, zobaczcie jak one wyglądają. Ogołocone z liści same badyle, plus pomidory, plus owoce. Ale z bliska wam pokażę, że tych owoców jeszcze jest sporo. 20 październik. Teraz chwileczkę słońce wyszło, ale widzicie, że jest jeszcze pełno wody takiej rosy u góry. Otworzyłem tunel, tą szklarnię na przewiew, żeby tutaj to jeszcze wszystko ładnie się wywietrzyło. Już teraz ta wilgoć na liściach się nie będzie trzymała, tylko mało dygi, ewentualnie owoce, ale myślę, że jeszcze będą owocowały. Tak wyglądają jeszcze owoce pomidorów koktajlowe, cytrynek groniasty. Zobaczcie, jeszcze, jeszcze jest tych gron. Jeszcze jest owoców. Już nie do przetwórstwa, ale do bezpośredniego spożycia. Myślę, że do końca listopada może się uda. Myślę, że jeśli macie możliwości, to tunel z poliwęglanu będzie Wam super się spisywał. I to moją doniczkę z truskawkami wsadziłem już dwa tygodnie temu do, też do tej szklarni. Zobaczcie jak to pięknie jeszcze rośnie. Parę truskawek można zerwać. Smaku przepyszne. I na zakończenie pokażę Wam ile jeszcze z tych pomidorków sobie zerwałem, takich bardziej dojrzałych. Tu akurat już mam i mamy jeszcze odmianę gargamel, różne inne czerwone, tu jest Luki Tiger. Jeszcze owocuje i te już troszkę tak nie pękają, nie ma różnicy temperatur, ale myślę, że takie wiadereczko czy tam niecałe wiadereczko fajnie zebrać dla siebie jeszcze 20 października pod koniec października i oko cieszy ta ilość jeszcze na tych szakach. Oby nie przyszły jakieś bardzo niskie temperatury, żeby to nie zmarzło, no bo Taki tunel nieogrzewany, niepodgrzewany, to on tylko kilka stopni jest nam w stanie podwyższyć temperaturę. Oczywiście, jeśli w dzień świeci słońce i zamkniemy potem gdzieś tak jeszcze przed wieczorem, to się tutaj te ciepło skumuluje i trochę zostanie ziemia nagrzana, więc również będzie oddawała w nocy. Ale mimo wszystko, nie jest to ogrzewane pomieszczenie. I tak tym moim pomidorom bardzo wysokie mrozy by tutaj zaszkodziły. No i ale życzyć sobie tylko takich plonów. Jeśli chcecie w następnym roku mieć takie plony do takiego miesiąca, to może warto ze mną uprawiać te pomidory ze mną, czyli to co ja będę robił, to może róbcie też. I jeśli wam się nie udało w tym roku, to może spróbujcie według mojego sposobu. To wszystko w tym filmiku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.